Witajcie na kanale Kręcimy Nieruchomości. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 25 hektarów ziemi. Pokażę Wam 10-hektarowy park, pokażę Wam prawie 1000-metrowy pałac, który ma za sobą 170 lat historii. Zapraszam. Rok 1853 to był naprawdę dobry rok w historii świata. W Mediolanie odbyła się premiera Traviaty Giuseppe Verdiego. W Stanach Zjednoczonych George Crumb opatentował chipsy ziemniaczane. W Polsce Ignacy Łukasiewicz w oknie swojej apteki wystawił pierwszą na świecie lampę naftową. I takie lampy naftowe z pewnością oświetlały ten dwór, który powstał w 1853 roku. Zapraszam do środka. Wyremontowany zespół pałacowo-parkowy z 1853 roku na 25-hektarowej działce, położony w zacisznej i dobrze skomunikowanej zarówno z Trójmiastem, jak i Warszawą okolicy. Powierzchnia dworku to 976 m2. Mamy tutaj 12 pokoi. Zwróćcie uwagę na te piękne, duże, drewniane drzwi i na tą lampę, która wisi w tym wejściu. Niesamowita. O, mosiężna klamka. Ogromne drzwi. Zapraszam do środka. Historia. Tutaj czujemy ją już od samego początku. Neobarokowy pałac z połowy XIX wieku, dokładnie z 1853 roku. No i jego główne wejście, hol wejściowy. Zobaczcie, ponad 6 metrów wysokości, wszystko odrestaurowane. Cecha charakterystyczna właśnie tego miejsca, tego pałacu w porównaniu z innymi nieruchomościami w Polsce, które są na sprzedaż tego typu, czyli pałacami, to to, że ten został kompletnie odrestaurowany. Odnowiono wszystko, wymieniono okna, dach, wszystkie instalacje. Tutaj wszystko zrobiono na nowo. Nie szczędzono środków na to, nie szczędzono siły, remont trwał kilka lat. Ale zobaczcie, jaki efekt. Hol wejściowy z kominkiem, z reprezentacyjnym kominkiem, bo wiecie, jak w połowie XIX wieku ktoś w zimie podróżował, wchodził do takiego miejsca, to jedno, o czym marzył, to o tym, żeby było natychmiast mu ciepło. Dlatego właśnie od razu przy wejściach instalowano kominki. Elementy dalekowschodnie, bo obecni właściciele tego pałacu są pasjonatami właśnie Dalekiego Wschodu. To jeszcze będziemy dalej widzieli. A tutaj zobaczcie, co jeszcze zrobiono na wejściu. Nie mogę się oprzeć, muszę to zrobić. Ten oczyszczający dźwięk Buddy. Dobra, idziemy dalej. Pierwsze pomieszczenie, które chcę Wam tutaj pokazać, to gabinet w takich błękitnych kolorach z pięknymi, dużymi oknami. No to jest niesamowite, jak kiedyś budowano, że połowa XIX wieku, zobaczcie, jakie okna robiono. Te okna mają co najmniej 2 metry wysokości, a pomieszczenia w tym pałacu to około 4 metrów wysokości. Zobaczcie, jak tutaj by się genialnie pracowało. Ci, którzy obserwują mój Instagram, na pewno już widzieli to zdjęcie. Na moim Instagramie pytałem tam Magdę, czy moglibyśmy tutaj pracować. Magda odpowiedziała tylko, dlaczego tak daleko, ale jej się spodobało. I zobaczcie na to, historia. Cały ten pałac jest przesiąknięty historią. On ma już ponad 170 lat, a tutaj trzy szachownice. Trzy szachownice przedstawiające trzy bitwy. W ogóle zobaczcie, jakie figury szachowe. Niesamowite wzornictwo i dbałość o detale. Trzy szachownice, trzy różne bitwy. Napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś zgadnie, jakie bitwy przedstawiają te szachownice. Biblioteka, musicie przyznać, imponująca. Niesamowity mebel. Chciałbym mieć coś takiego właśnie w swoim gabinecie. Ja w ogóle tak jak tutaj widzę swój gabinet. Miejsce do pracy i miejsce do spotkań z kontrahentami, z klientami i te piękne, duże okna. A
kolejne pomieszczenie w tym pałacu. Tutaj już zawitała troszkę nowoczesność, bo tutaj kiedyś była prowadzona restauracja właśnie w tym pałacu. Stąd właśnie bar, jak widzicie, sprzęt restauracyjny. To jest, to wszystko działa, ale mamy tutaj też trochę historii, bo zobaczcie, tutaj są stare zdjęcia właśnie tej miejscowości, które zostały zachowane i mamy też kilka zdjęć pałacu. Zobaczcie. No i ten fascynujący mebel, na który musiałem zwrócić uwagę, niesamowita szafa. Dla wszystkich tych, którzy lubią opowieści z Narni, to jest na pewno ta szafa, przez którą można się dostać do tego bajkowego świata. Ale my bajkowy świat mamy tutaj na miejscu, w tym pałacu pełnym historii. Idziemy dalej. Sala balowa, główna sala restauracyjna tego pałacu. Około 60 metrów kwadratowych powierzchni. Zobaczcie, jak odrestaurowano ten pałac. Z pietyzmem zadbano o to, żeby każdy z tych elementów sztukaterii i tego zdobnictwa, które były tutaj w tym budynku, został odrestaurowany, odnowiony, żebyśmy mogli się nim teraz cieszyć. Piękny kryształowy żyrandol, będący głównym oświetleniem tego miejsca. Ale to nie wszystko. Mamy tutaj trzy okna, trzy bardzo duże okna, które dają nam tutaj bardzo dużo światła. Dzisiaj mamy słoneczny dzień i to światło nam aż tutaj, jak widzicie, wchodzi bardzo mocno do tego pomieszczenia. I w centralnej części tego salonu, nad kominkiem, mamy jeszcze ogromne lustro, które jeszcze bardziej nam tą powierzchnię powiększa. Z sali balowej zabieram Was do kolejnego pokoju. Tutaj mamy to wszystko połączone. Te trzy pomieszczenia są w anfiladzie. Ten pokój to jest taki mały gabinet tuż przy sali balowej, ewentualnie miejsce, gdzie kiedyś udawano się na tak zwane cygaro. Ale dlaczego Was tutaj zabrałem? Dla tego obrazu. Zobaczcie, to jest obraz przedstawiający ten pałac w XIX wieku z właśnie od strony ogrodowej. Do ogrodu zabiorę Was za chwilę. Zobaczcie jeszcze coś takiego. Tutaj znowu mamy nowoczesne szkice. To są już 2014 rok. Budynek stajni. Fasada frontowa pałacu, przez którą wchodzimy do budynku. I tam jeszcze jeden z budynków, który znajduje się na terenie posesji. Ogród za chwilę. Idziemy na górę. A na górę wchodzimy tymi odrestaurowanymi drewnianymi schodami z pieczołowicie odrestaurowaną poręczą. Zobaczcie jaką. Z tego korytarza mamy wejście do każdej sypialni, która znajduje się na piętrze. Mamy również widok na hol wejściowy. A teraz zobaczcie, co jest na górze. Pokażę Wam tą sypialnię z oknami z widokiem na park. Teraz od części frontowej pałacu z widokiem na staw, który został ulokowany na lewo od wjazdu. No i tutaj mamy widok na całą panoramę tej miejscowości. Pałac otacza stare, XIX-wieczne założenie parkowo-krajobrazowe z obszernym stawem, znajdującym się na osi budynku. Na terenie kompleksu pałacowego zachował się także układ folwarczny z licznymi starymi budynkami gospodarczymi obsługującymi dawny folwark. Na dół nie zejdziemy tymi reprezentacyjnymi, pięknymi schodami, którymi wchodziliśmy, ale zejdziemy drugą klatką, tak zwaną klatką służbową, którą kiedyś posługiwała się służba pałacowa. Klatka
klatka schodowa dla służby i zobaczcie, co jest jeszcze tutaj. Tutaj znajduje się winda. Winda, którą kiedyś wwożono posiłki, bo tam na dole była kuchnia. Specjalnie czekaliśmy z tym nagraniem, żeby zaczęła się jesień, żebyście zobaczyli, jak ten park wygląda jesienią, bo jest po prostu genialny. Dwór i jego zabudowania gospodarcze oraz cały park znajduje się na 10-hektarowej działce. Dodatkowo mamy jeszcze 15 hektarów ziemi rolnej, która otacza nam całą powierzchnię dworu. No, park jest genialny, park jest po prostu piękny. 200-letnie drzewa, czegoś takiego nie dostaniemy od tak po prostu. Tego się nie zbuduje, na to trzeba czekać. Na to trzeba czekać 200 lat. Zobaczcie, jak on wygląda. To może być wasza przestrzeń, 10-hektarowa przestrzeń, z której będziecie mogli korzystać i na której będziecie mogli żyć. Dodatkowo jeszcze właściciele w drugiej części tej parku, w której nie było drzew, zrobili kort tenisowy. Pasjonaci gry w tenisa. Ja już chyba jestem w takim wieku, że coraz bardziej podobają mi się właśnie takie miejsca, takie ciche, spokojne, w których można się zamknąć, odciąć od wszystkiego, żyć, zajmować się pracą zawodową. Może pisać książki, a może po prostu robić nalewki. No ten kanał o nalewkach cały czas chodzi mi po głowie. Budynek pałacowy dysponuje 10 pokojami i apartamentami, oferując łącznie 20 miejsc noclegowych. Posiada 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe oraz część podpiwniczoną, w której znajduje się kuchnia i kotłownia. Nieruchomość posiada nowoczesne i pełne wyposażenie gastronomiczne do prowadzenia restauracji. No i specjalnie was tutaj zabrałem po tym spacerze w parku, żeby pokazać wam jedną rzecz. To jest część tylna pałacu, część tylna, którą widzieliście już na obrazie, który pokazywałem wam w środku, w budynku. I zagadka dla spostrzegawczych. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co mamy teraz i tym, co było pokazane na tym obrazie, który odwzorowywał nam wygląd pałacu z połowy XIX wieku. Ci, którzy to zauważą, napiszcie to proszę w komentarzu. Zostawiam za sobą 170 lat historii. W dzisiejszym odcinku to tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podobał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie właśnie o takich nieruchomościach na sprzedaż. Na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym nagraniu Nakręcimy Nieruchomości. Do zobaczenia.